taki wiking na co dzień był też rolnikiem, czy miał od tego innych? No to wszystko zależy od pozycji społecznej, którą zajmował. Dzięki niezwykle aktywnym i płodnym pisarzom arabskim tego okresu wiemy, że granica między różnymi aspektami działalności tego, co my rozumiemy przez słowo wiking, była bardzo płynna. Ponieważ jeśli dowiadujemy się, że Rusowie, no czyli de facto Skandynawowie najprawdopodobniej Szwedzi, jednego dnia byli bezwzględnymi łupiescami, którzy napadali słowiańskie wsie, rabowali je, a ludzi uprowadzali w niewolę. Po to tylko, aby następnego dnia wcielić się w rolę myślących o zysku kupców, to tu granicy de facto nie ma. Co więcej, wcielić się w rolę myślących o zysku kupców, to tu granicy de facto nie ma. Co więcej, osadnictwo, które ma miejsce poza Skandynawią, a dzieje się w wyniku działań Skandynawów, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, dość mocno restrykcyjne. W ogóle bardzo restrykcyjnie definiują porządek społeczny, wyznaczając zarówno mężczyzn, porządek społeczny, wyznaczając zarówno mężczyznom, jak i kobietom dość określone role. Sytuacja, w której, już trzymajmy się tego przykładu, jakaś kobieta chwyta za broń